musicie iść, dziewczyny, do przodu. Można się tylko ruszać, obracać, machać rękoma. Ekspresji. No właśnie. Ekspresyjnie siebie. Ważne, żebyśmy wszystkie pamiętały, że tak naprawdę tym, że tańczymy, ruszamy się, wyrażamy nasz ogromny sprzeciw i niezadowolenie na wszelką formę przemocy. Mówimy tutaj o przemocy fizycznej, psychicznej, jakiejkolwiek. Musimy zawsze wszystkie pamiętać, że każdemu drugiemu człowiekowi należy się szacunek i traktujemy go tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Dziś zwracamy szczególną uwagę na gwałty, do których dochodzi na randkach. Chciałabym, żebyście miały tego świadomość i wiedziały też, że za każdym razem warto o tym mówić i nigdy nie dajcie sobie wmówić, że to jest nasza wina. Nigdy tak nie jest. Ale przemocy dokonują też dziewczyny, nie tylko mężczyźni, pamiętajmy o tym. Nie wstydźcie się o tym dzisiaj mówić, jeżeli ktoś z wami będzie rozmawiał lub zapyta, czemu to robicie, czemu tańczycie, bo się przeciwstawiacie temu, jak się ludzie traktują. Tak możecie po prostu odpowiedzieć, dobra? I teraz najpierw wyjdziemy sobie na rynek i się ustawimy tak, żeby każdy miał dużo miejsca. Dziękujemy bardzo dziewczynom z grupy tanecznej, które zawsze nas wspierają. I wymieszamy się z wami w tłumie w jakąś taką szachownicę, żeby każdy, kto przyjdzie też na rynek, a nie ćwiczył w domu, żeby mógł się po prostu do tego wszystkiego przyłączyć. Najpierw sobie zrobimy takie kilka prób, chyba na sucho, bo jeszcze nie ma sprzętu muzycznego. Później trochę popuszczamy wersję... A ona będzie śpiewać. O, właśnie, to też może tak być, może ktoś śpiewać.